na kongresie Polska Wielki Projekt, regionalnym kongresie, który po raz pierwszy w tym roku odbywa się właśnie tutaj w Grudziądzu. W sposób szczególny witam nade wszystko posłów obecnych tutaj na sali, witam przedstawicieli władzy samorządowej i nade wszystko witam kochanych Państwa mieszkańców Grudziądza. Bardzo cieszymy się, że jesteście dzisiaj Państwo z nami. Organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest Fundacja Polska Wielki Projekt oraz Fundacja Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności. Bardzo serdecznie dziękujemy za objęcie głównym patronatem honorowym dzisiejszego wydarzenia przez pana doktora habilitowanego Krzysztofa Sztuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Bardzo serdecznie witamy pana prezesa. Ponadto nad dzisiejszym wydarzeniem patronują nam wojewoda kujawsko-pomorski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytut Pamięci Narodowej. To wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie hojne wsparcie naszych sponsorów. Bardzo serdecznie dziękujemy Polskiemu Funduszowi Rozwoju, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Krajowej Grupie Spożywczej, Totalizatorowi Sportowemu, Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Wiem, że są tutaj przedstawiciele tych instytucji. Proszę o bardzo ciepłe brawa dla tych Państwa. Dzisiejsze wydarzenie, Szanowni Państwo, jest okazją nad tym, aby może zadać sobie takie bardzo filozoficzne pytanie. Co będzie dalej? Co będzie potem? Wspólnie szukajmy odpowiedzi na te pytania, bo jak myślę, wszystkim nam na sercu leży dobro naszej małej ojczyzny, dobro ziemi grudziąckiej. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu pana profesora Michała Łuczewskiego, wiceprezesa Fundacji Polska Wielki Projekt. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pan powiedział, kochani mieszkańcy, witam Państwa bardzo serdecznie. Polska Wielki Projekt od lat organizuje Wielki Kongres w Warszawie, ale też odkryliśmy, że ta Polska się nie dzieje w Warszawie, ona się nie tworzy w Warszawie, chociaż czasami byśmy chcieli tak myśleć. Ona się tworzy w miejscach lokalnych, takie jak Grudziądz, takie jak wiele, wiele innych miast, które odwiedziliśmy. W zeszłych latach zorganizowaliśmy 10 już kongresów, ten jest 11 właśnie w Polsce lokalnym. I dlaczego uważamy, że to jest ważne? Uważamy dlatego, że właśnie w tych miejscach widać największe wyzwania, które tworzą się w Polsce. Polska idzie gdzieś tam swoim torem, ale dobrze patrzeć na koszty też tego rozwoju. Te koszty rozwoju są często ponoszone przez te miejscowości, które są niedostrzegane w takim dyskursie głównego nurtu. Ale z drugiej strony, tak jak patrzę na Grudziądz, tak jak czytałem ten wspaniały raport, tutaj też widać, razem z wyzwaniami, widać też taką nadzieję na rozpoczynanie cały czas od nowa i od nowa i od nowa. Więc to połączenie wyzwania i odnowy jest czymś, co my odkrywamy w Polsce lokalnej. Mam nadzieję, że też Państwo będą mogli dzisiaj to odkrywać. I chciałbym bardzo krótko zaprosić Krzysztofa Sztuckiego, którego Państwo znają jako szefa Centrum Legislacji Rządu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. A jego znam po prostu jako Krzysztofa. Przez wiele, wiele lat jakoś towarzyszył mi w takiej drodze naukowej. Nasze ścieżki się przecinały. Pamiętałem go zawsze jako po pierwsze profesjonalistę, po drugie patriotę, a po trzecie jako takiego dobrego konserwatystę. Więc Krzysztofie, zapraszam Cię. Serdecznie, bardzo się cieszę, że możemy tutaj się dzisiaj widzieć, spotkać w Centrum Kultury Teatr Grudziądzu. Przecież jak przybywa się na tej sali, to czuć wiatr zmian, czuć energię, czuć siłę, czuć potrzebę dyskutowania o Grudziądzu, czuć potrzebę pracy nad przyszłością Grudziądza. Dzisiaj chcemy, żeby te dane, które zostaną przedstawione w ramach prezentacji raportu, nie były danymi, nad którymi się pochylimy, nad którymi popłaczemy, nad którymi się zasmucimy. Chcemy, żeby
ten raport, który dzisiaj Państwu prezentujemy, żeby był początkiem pracy nad zmianą, pracy nad reformą, pracy nad tym, żeby Grudziądz i okolice Grudziądza to był region, w którym chcemy mieszkać, w którym chcemy przebywać, w którym chcemy się kształcić, w którym chcemy wieść spokojne, dobre i godne życie. Proszę Państwa, Pan Prezydent Świętej Pamięci Lech Kaczyński mówił zawsze o tym, że Polska jest poważnym państwem. Ja chciałbym, żebyśmy mogli w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach mówić o tym, że Grudziądz jest poważnym miastem. Proszę Państwa, ten kongres Polska Wielki Projekt, edycja lokalna ma na celu zachęcić nas wszystkich do refleksji nad sytuacją Grudziądza, nad jego sytuacją społeczno-gospodarczą. Ma na celu skłonić nas do tego, żebyśmy wspólnie o Grudziądzu dyskutowali. Dzisiaj prawdopodobnie nie wypracujemy wszystkich gotowych rozwiązań dla tego miasta, dla tego regionu. Liczę na to, że najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące będą okresem naszych intensywnych spotkań, intensywnych rozmów, kiedy będziemy mogli o Grudziądzu i jego przyszłości rozmawiać, kiedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak naprawić to, co w tym raporcie nie wyszło najlepiej. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do bardzo aktywnego udziału, do wsłuchania się w dyskusje panelowe, do dyskusji kuluarowych, do korzystania z tych wszystkich atrakcji, które dzisiaj zostały Państwu udostępnione. Zachęcam także do profilaktyki zdrowotnej, bo tym mamobusem i tym stoiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia pokazujemy, że już odpowiadamy na pewne dane, które w raporcie zostały przedstawione. Chciałbym teraz serdecznie zaprosić na scenę pana doktora Karola Leszczyńskiego, socjologa, współautora raportu, który przedstawi Państwu szczegółowe wyniki. Dzień dobry Państwu, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałem przedstawić skrótowo te wnioski, do jakich doszliśmy, wyniki tego, to o czym mówią mieszkańcy i to, co prezentują dane, żebyście Państwo mieli jakąś taki wkład, taką pożywkę do tych dzisiejszych debat, a także do rozmów w przyszłości. Co zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy analizę desk research tych dostępnych danych, czy danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych też tu lokalnych, zarówno danych Urzędu Miasta, Województwa, okolicznych też samorządów, gdzie też można dużo ciekawych informacji znaleźć. Przeprowadziliśmy ankietę z mieszkańcami Grudziądza, także krótki taki sondaż, też ankietę z mieszkańcami okolicznych powiatów na temat tego, co myślą o Grudziądzu, czy Grudziądz ma dla nich jakieś znaczenie i jeśli tak, to jakie. A także rozmawialiśmy z 30-latkami mieszkającymi w Grudziądzu, w takich grupach, w wywiadach grupowych, żeby nam powiedzieli, jak rozumieją to, co wyszło nam w wynikach badań i żeby dołożyli coś od siebie na temat tego, jak się mieszka w mieście i co można zrobić, żeby jeszcze więcej osób tu mieszkało. Co wyszło z tych danych, które zastaliśmy? No to przede wszystkim słabe wyniki społeczno-gospodarcze. W zasadzie prawie każdym wskaźniku Grudziądz prezentuje się trochę słabiej niż inne miasta w województwie, trochę znacznie słabiej też niż inne miasta na prawach powiatu w Polsce. Jeśli chodzi o to, co najbardziej, gdzie najbardziej Grudziądz odstaje, to opór bezrobocia, to są te wyniki, jeśli chodzi o zdrowie. Znacznie wyższa umieralność niemowląt, zgony spowodowane chorobami krążenia, zgony na nowotwory wśród kobiet, to są dane z 2021 roku i tego raczej nie można tłumaczyć spadającą liczbą mieszkańców. Z pozytywnych danych to takich nie tego, co mówią mieszkańcy, tylko tego, co wynika ze statystyk, to Grudziądz ma bardzo, bardzo niski wskaźnik wypadków i ofiar wypadków. To też ma pewne konsekwencje dla dalszej części, a także wysoką ściągalność podatków i wysokie przychody, jak na, nie wiem, czy nie najwyższe nawet wśród miast na prawach w województwie.
właśnie największym problemem jest demografia. O ile ona jest dużym problemem w całym kraju, o tyle w Grudziądzu i w miastach jemu podobnych, choć nie we wszystkich, też duże znaczenie ma to, że miasto się wyludnia. Bardziej właśnie niż to wynika z tego spadku w całym kraju. Główną przyczyną jest według tego, co mówią mieszkańcy, brak perspektyw domowych, czyli mała oferta edukacyjna na studiach wyższych, a także po studiach małe możliwości rozwoju zawodowego, budowania kariery. I to powoduje, że część młodych ludzi postanawia wyjechać na studia, a później już tam zapewne osiąść albo wyjechać jeszcze do innego miasta bez często chęci powrotu do Grudziądza. Aczkolwiek te powroty też się zdarzają przyjazdy z innych miast, wyprowadzki nawet z większych miast i ludzie decydują się zamieszkać w Grudziądzu, mimo tego, że wcześniej nigdy w nim nie mieszkali. Właśnie praca jest taką główną przyczyną wyjazdów. 25% naszych respondentów mówiło, że rozważa wyjazd, wyprowadzkę z miasta. Właśnie głównym problemem jest wysokie bezrobocie i to jakim powodem, co jest głównym powodem wyprowadzki, to przede wszystkim poszukiwanie pracy i rozwój osobisty lub zawodowy. To w sumie jest prawie 70% osób, które planują wyjazd, głównie planują z głównym powodem są te problemy zawodowe. Natomiast to, co mogłoby zatrzymać, no to przede wszystkim właśnie lepsza praca bądź dobra praca w ogóle. Oczywiście to dotyczy tych, którzy decydują się na wyjazd, a nie wszystkich mieszkańców. Gdy pytaliśmy o wady i zalety, no to wady to nie jest nic odkrywczego, to jest właśnie kwestia tych finansów, kwestia zapewne braku odpowiednich środków na inwestycje, to są brak właśnie tych perspektyw zawodowych, tych możliwości dla młodych, także słabo rozwinięta komunikacja miejska według mieszkańców, czy też słabo rozwinięte życie kulturalne miasta, aczkolwiek to są oczywiście subiektywne opinie mieszkańców, a nie efekty jakiegoś naszego tutaj dokładnego rozeznania. Natomiast to, co jest zaletą Grudziądza i to, na czym można budować potencjał miasta, to otoczenie przyrodnicze, które dla miasta tej wielkości jest pewnym wyjątkiem. To, że mieszkańcy doceniają to, że to przyjemnie się mieszka w Grudziądzu, niezależnie od tych problemów finansowych, że bardzo łatwo jest o kontakt z przyrodą, o teren do uprawiania sportu czy rekreacji, że miasto jest takim ergonomicznym miastem. Znaczy, że w porównaniu do dużych miast mieszkańcy oszczędzają kilkanaście godzin życia każdego tygodnia na dojazdach do pracy. Być może to też właśnie jest kwestia tych wypadków, że nie ma ich tak dużo, bo nie ma potrzeby wszędzie koniecznie jechania samochodem gdzieś na długich trasach, tylko właśnie wszystko jest w zasięgu znacznie mniejsze. Kolejną zaletą jest dobre połączenie komunikacyjne. To oczywiście bliskość autostrady, bliskość zarówno do stolic województwa, jak i do Trójmiasta, a także spokój w mieście, że tu się żyje, to mówili respondenci, tu się żyje trochę wolniej. Padło na ten hasło, że to jest dobre miasto. Jak ktoś chce ze wsi się sprowadzić do miasta, to dobrze zacząć od Grudziądza, bo nie przytłacza. Nie przytłacza tak jak wielka metropolia i pozwala żyć w przeciwieństwie do tych największych miast, gdzie ludzie wszyscy wszędzie biegną, spieszą się i tak dalej. I to też jest podkreślane przez osoby, które sprowadziły się do Grudziądza, że właśnie spokój w odróżnieniu od wielkich miast wiecznie zakorkowanych, gdzie ludzie biegną i się spieszą, to jest właśnie zaleta duża mieszkania w Grudziądzu. Gdy pytaliśmy właśnie o to samo w ankiecie, to dane te się potwierdziły, właśnie że świeże powietrze, to, że wszędzie jest blisko, cisza, spokój, obecność rodzin, to, że jednak te odległości nie są duże. Wady też się potwierdziły, że bezrobocie jest największym problemem
miasta. Natomiast pozytywne elementy, które inni mogą pozazdrościć, no to właśnie to jest ta bliskość przyrody, brak korków, dużo tras rowerowych i terenów do uprawiania sportu. Natomiast to, co najlepiej mieszkańcy oceniają, no to na skali od 1 do 5 przyroda i otoczenie. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży, nie dla studentów, tylko właśnie dla dzieci i młodzieży. Ofertę turystyczną to sami mieszkańcy, no a właśnie najsłabiej tą ofertę rozrywkową i rynek pracy, który jest w ogóle najsłabiej ze wszystkich oceniany. Pytanie o to, jakie, co należy zmienić, żeby więcej osób chciało to zamieszkać, jakie są te główne problemy, no to znowu pojawia się kwestia zatrudnienia, perspektyw zawodowych, komunikacji oraz ceny mieszkań, domów, większa dostępność, a także ta atrakcyjność, atrakcja, rozrywka, kultura dla mieszkańców i okolicy. Kolejnym takim ważnym elementem Grudziądza, który trochę utrudnia, ale jest też wielką szansą, jest jego położenie. Bo do Bydgoszczy i Torunia jest nieco bliżej niż do Trójmiasta, ale mieszkańcy czują się też w części właśnie związani z Gdańskiem, czy z Gdynią prawie wcale, ale właśnie z 30% jest związanych z Gdańskiem, który nie jest stolicą województwa, leży dalej niż Bydgoszcz i Toruń. Natomiast to oznacza, że można zbudować tutaj pomiędzy właśnie Bydgoszczą, Toruniem a Trójmiastem też może nie tej skali ośrodek miejski jak tamte, ale można tutaj zbudować lidera regionu, który wykracza poza te administracyjne granice miasta. Dlatego właśnie też pytaliśmy mieszkańców okolicznych powiatów o sam Grudziądz. I wynika z tego, że właśnie Grudziądz ma duży potencjał, żeby pełnić różne funkcje nie tylko dla swoich mieszkańców, nie tylko dla powiatu grudziąckiego, ale też dla wszystkich innych powiatów, z którymi powiat grudziącki i miasto Grudziądz graniczą. Głównie właśnie inni przyjeżdżają na zakupy w celach rozrywkowych, no w sprawach urzędowych i do pracy bardzo, bardzo mało osób. Natomiast tu może słowo widać, to ja przeczytam. Grudziądz jest tym trzecim miastem tutaj w środku na każdym wykresie i jest przede wszystkim wybierany przez okolicznych mieszkańców, gdy trzeba pojechać na duże zakupy, czy wybrać się do kina, teatru, innego obiektu rozrywkowego. W tych przypadkach Grudziądz wygrywa z tymi wielkimi ośrodkami, co wydaje się oczywiste, ale to też okazuje, że Grudziądz nie jest skazana porażka, że jest tutaj duży potencjał. Jak widać, najsłabsze wybory w Grudziądzu to jest wybrać się na studia i do szkoły, bo oczywiście rywalizuje z takimi potentatami jak Toruń, Bydgoszcz i Trójmiasto oraz zwiedzać atrakcje turystyczne, czy też ta rywalizacja między Gdańskiem, Toruniem, Grudziądzem jest zapewne też bardzo trudna dla Grudziądza. Grudziądz mógłby właśnie więc być takim liderem regionu, gdyż jest piątym najbardziej samotnym miastem w Polsce. To znaczy pośród miast około 100 tysięcznych dalej do stolicy swojego województwa albo do innego miasta powyżej 100 tysięcy ma tylko Radom, Kołobrzeg, Kalisz i Tarnów. Radom i Kołobrzeg grają w innej lidze, ale właśnie z Kalisza i Tarnowa można brać przykład, bo one są takimi stolicami swojego regionu. One też jest tam spadek liczby ludności, ale nie tak duży jak w Grudziądzu. W Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa niedawno przekształciła się chyba 2 czy 3 lata temu w akademię, a już są kroki ku temu, żeby zamienić ją w uniwersytet. Miasta te działają właśnie na
na takiej zasadzie, żeby nie tylko, żeby wyjść poza granice administracyjne swoje, żeby właśnie być takim liderem regionu, i Grudziądz właśnie ma taki potencjał, dlatego właśnie, że odległości jest właśnie pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem, Trójmiastem, na wschód i zachód nie ma konkurencji w zasadzie, więc naprawdę dla wielu powiatów, nie tylko dla okolicznych gmin, ale dla wielu powiatów Grudziądz mógłby być takim liderem, co mogłoby oczywiście rozwiązać wiele innych problemów, które w mieście się pojawiają. Dziękuję bardzo i chciałem... Profesorowi. Pan profesor Krzysztof Sztucki będzie kontynuował dalszą część raportu. Bardzo uprzejmie prosimy. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, często rozmawiam, czy to przy okazji Rady Ministrów, przy okazji różnych spotkań służbowych w Warszawie z ministrami, wysokimi urzędnikami państwowymi, z ludźmi, którzy mieszkają poza Grudziądzem, właśnie o tym mieście. I nierzadko słyszę, tak, słyszałem, że Grudziądz jest bardzo ładnym miastem, przyjeżdżałem obok, ale jeszcze nie miałem okazji Grudziądza odwiedzić. Bardzo chciałbym, żeby każdy, kto przejeżdża autostradą A1 na trasie Toruń-Gdańsk, Gdańsk-Toruń, czuł taką potrzebę i miał po co zjechać zjazdem na Grudziądz. Bardzo chciałbym, proszę Państwa, żeby każdy turysta, każdy przedsiębiorca, każdy człowiek ciekawy Polski, ciekawy świata, który przebywa w Toruniu, przebywa w Bydgoszczy, przebywa w Gdańsku, chciał także odwiedzić Grudziądz. W końcu, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy wspólnymi siłami, wspólnym wysiłkiem doprowadzili do takiej oto sytuacji, że ludzie mieszkający w różnych regionach Polski, planujący swoje wakacje, planujący swój czas wolny, planujący swoje działania biznesowe, myśleli nie tylko o innych ośrodkach, ale także o Grudziądzu. Chciałbym dzisiaj wskazać Państwu takie prognozowane, proponowane kierunki zmian. Część z nich nie będzie dla Państwa na pewno żadnym zaskoczeniem, ale zależy mi przede wszystkim na tym, żeby ta prezentacja i to nasze dzisiejsze spotkanie było początkiem długiego, kilkutygodniowego, kilkumiesięcznego dialogu, rozmowy wspólnie z mieszkańcami, z różnymi środowiskami, co możemy razem zrobić w Grudziądzu. Już teraz zapraszam Państwa do biura, które na tę okoliczność otwieram w Grudziądzu. Stwarzamy takie miejsce, żeby z Państwem wspólnie rozmawiać. Od początku kwietnia będziemy mogli spotykać się przy Groblowej 12A. Zapiszcie sobie Państwo ten adres. To jest miejsce, gdzie będziecie mieli Państwo swobodne forum do wypowiedzenia swoich opinii o tym, co się dzieje, i przedstawienia swoich pomysłów na rozwiązania. Proszę Państwa, oczywiście przede wszystkim musimy zatroszczyć się o to, żeby w Grudziądzu było więcej miejsc pracy. To nikogo nie zaskakuje. Jeżeli, tak jak przedstawił pan dr Karol Leszczyński przed chwilą, Grudziądz ma najwyższe bezrobocie, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu w województwie, stosunkowo wysokie bezrobocie w relacji do poziomu zatrudnienia ogólnopolskiego, to naprawdę jest to pewien problem, z którym trzeba sobie poradzić. Jak to zrobić? To oczywiście będzie wiązało się także z kolejnymi zagadnieniami, o których będę Państwu za chwilę mówił. Grudziądz jest pięknym miastem, ma piękne zabytki. Trzeba zwiększyć ten potencjał turystyczny, trzeba promować dziedzictwo historyczne Grudziądza, trzeba w ten sposób sprowadzać do Grudziądza jak najwięcej turystów i przez to rozbudowywać bazę turystyczną, a więc tworzyć kolejne miejsca pracy. Musimy poszukać rozwiązań, aby zachęcić inwestorów do sprowadzania swoich firm, swoich przedsiębiorstw do Grudziądza i okolic. Jest ich już trochę, ale jest ich stanowczo za mało i płace w tych przedsiębiorstwach w relacji do płac w innych częściach kraju są na pewno za niskie. Nadal trzeba kontynuować działania zmierzające do poprawy infrastruktury. Tutaj przypominam funkcjonujące programy rządowe, z których region już korzysta i musimy działać w tym kierunku, żeby tych inwestycji w Grudziądzu i w regionie było jak najwięcej. W końcu Grudziądz zasługuje na to, żeby organizować w nim jak najwięcej imprez sportowych i kulturalnych. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w pięknym teatrze. Warto ten potencjał grudziądzki jak najbardziej wykorzystywać. Miejsca pracy związane są z edukacją.
Wszyscy wiemy, zakładam, jak tutaj Państwo siedzimy na tej sali, że wielką bolączką Grudziądza jest brak państwowej uczelni. Brak możliwości kształcenia się w Grudziądzu na wyższym poziomie. Brak studiów wyższych w Grudziądzu. Nie wszyscy młodzi ludzie, jestem co do tego przekonany, chcą i mają taką potrzebę wyjechać do dużych ośrodków miejskich. Są tacy, którzy chcieliby kontynuować swoją edukację w Grudziądzu. W końcu pewnie są tacy, którzy w ogóle rezygnują ze studiów, dlatego, ponieważ nie stać ich, nie mogą, nie chcą wyjechać do innego ośrodka, a w Grudziądzu chętnie swój potencjał intelektualny by rozwinęli. Proszę Państwa, trzeba stworzyć szkołę w Grudziądzu. Powiem Państwu więcej, nad tym wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości już pracujemy. Tutaj podziękowania składam na ręce pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego, na ręce przedstawicieli pani poseł Borowiak, pani poseł minister Anna Gębicka jest w to przedsięwzięcie także bardzo zaangażowana i pan Piotr Teferski, prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, który też jest tutaj z nami obecny. W tym gronie trwają intensywne wysiłki, intensywne prace wspólnie z panem ministrem Czankiem, aby Państwową Uczelnię Zawodową z kierunkiem mechatronika w Grudziądzu utworzyć i mam nadzieję, że niedługo to stanie się już faktem. Proszę Państwa, niestety z raportu wynika, że w Grudziądzu na nie najlepszym poziomie funkcjonuje, albo przynajmniej mieszkańcy Grudziądza w niepełnym zakresie korzystają z profilaktyki zdrowotnej i w tym zakresie konieczne są intensywne działania, żeby stworzyć mieszkańcom szansę do zadbania o własne zdrowie, żeby mieszkańców do dbałości o zdrowie zachęcić. Takim symbolicznym wymiarem tego kierunku zmian, tego kierunku rozwoju Grudziądza jest współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dzisiaj macie Państwo okazję korzystać ze stoisk, z badań profilaktycznych, zwłaszcza panie mogą, i do tego zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie był, skorzystać z Mambobusa, zrobić badania. Zróbmy wszystko, żeby ludzie w Grudziądzu żyli jak najdłużej i w jak najlepszym zdrowiu. Oczywiście przy temacie zdrowia nie można zapomnieć o szpitalu. Szpital grudziądzki znany jest także z tego, że jest jednym z bardziej zadłużonych szpitali. Konieczne jest tutaj także działanie na rzecz poprawy sytuacji i kondycji tego szpitalu. Z badań, które zostały opisane w raporcie i które Państwu przedstawiono, wynika, że mieszkańcy Grudziądza, a także mieszkańcy regionu doceniają otoczenie przyrodnicze. Doceniają położenie nad Wisłą, doceniają piękne lasy. Jest jeszcze wiele aspektów, które tutaj jako mieszkańcy Grudziądza Państwo znają. Słyszę chociażby od czasu do czasu tutaj z radnymi, z panem Krzysztofem Kościńskim, nierzadko rozmawiamy o solankach, o różnych tematach, które w Grudziądzu są i którymi można by było się zająć. Wykorzystajmy otoczenie przyrodnicze tego miasta. Nie tylko cieszmy się tym, jakie ono jest, ale postarajmy się, żeby ono było jeszcze większym atutem Grudziądza. Nowe szlaki piesze, rowerowe, konne, kolejowe, promowanie nowo tworzonych obiektów. To są wszystko tematy, którymi można się zająć. Mieszkańcy doceniają to, że w Grudziądzu żyje się spokojnie. W porównaniu do dużych ośrodków miejskich rzeczywiście jest to wielkim atutem Grudziądza i to można także podkreślać. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy lubią, nie wszyscy mogą mieszkać w dużych miastach, stać w korkach, tracić godziny na dojazdy do miejsca pracy. Warto pokazywać Grudziądz jako miejsce, w którym pod warunkiem, że uda nam się osiągnąć te wcześniejsze założenia, można pracować, można dobrze zarobić, można się kształcić i można spokojnie żyć dużo taniej niż w większych ośrodkach miejskich. Proszę Państwa, oferta turystyczna... Pan profesor Krzysztof Sztucki będzie kontynuował dalszą część raportu. Bardzo uprzejmie prosimy. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, często rozmawiam, czy to przy okazji Rady Ministrów, przy okazji różnych spotkań służbowych w Warszawie z ministrami, wysokimi urzędnikami państwowymi, z ludźmi, którzy mieszkają poza Grudziądzem, właśnie o tym mieście. I nierzadko słyszę, tak, słyszałem, że Grudziądz jest bardzo ładnym miastem, przyjeżdżałem obok, ale jeszcze nie miałem okazji Grudziądza odwiedzić. Bardzo chciałbym, żeby każdy, kto przejeżdża autostradą A1 na trasie Toruń Gdańsk, Gdańsk-Toruń, czuł taką potrzebę i miał po co zjechać z jazdem na Grudziądz. Bardzo chciałbym, proszę Państwa, żeby
Każdy turysta, każdy przedsiębiorca, każdy człowiek ciekawy Polski, ciekawy świata, który przebywa w Toruniu, przebywa w Bydgoszczy, przebywa w Gdańsku, chciał także odwiedzić Grudziądz. W końcu chciałbym, żebyśmy wspólnymi siłami, wspólnym wysiłkiem doprowadzili do takiej oto sytuacji, że ludzie mieszkający w różnych regionach Polski, planujący swoje wakacje, planujący swój czas wolny, planujący swoje działania biznesowe, myśleli nie tylko o innych ośrodkach, ale także o Grudziądzu. Chciałbym dzisiaj wskazać Państwu takie prognozowane, proponowane kierunki zmian. Część z nich nie będzie dla Państwa na pewno żadnym zaskoczeniem, ale zależy mi przede wszystkim na tym, żeby ta prezentacja i to nasze dzisiejsze spotkanie było początkiem długiego, kilkutygodniowego, kilkumiesięcznego dialogu, rozmowy wspólnie z mieszkańcami, z różnymi środowiskami, co możemy razem zrobić w Grudziądzu. Już teraz zapraszam Państwa do biura, które na tę okoliczność otwieram w Grudziądzu. Stwarzamy takie miejsce, żeby z Państwem wspólnie rozmawiać. Od początku kwietnia będziemy mogli spotykać się przy Groblowej 12A. Zapiszcie sobie Państwo ten adres. To jest miejsce, gdzie będziecie mieli Państwo swobodne forum do wypowiedzenia swoich opinii o tym, co się dzieje i przedstawienia swoich pomysłów na rozwiązania. Proszę Państwa, oczywiście przede wszystkim musimy zatroszczyć się o to, żeby w Grudziądzu było więcej miejsc pracy. To nikogo nie zaskakuje. Jeżeli, tak jak przedstawił Pan dr Karol Leszczyński przed chwilą, Grudziądz ma najwyższe bezrobocie, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu w województwie, stosunkowo wysokie bezrobocie w relacji do poziomu zatrudnienia ogólnopolskiego, to naprawdę jest to pewien problem, z którym trzeba sobie poradzić. Jak to zrobić? To oczywiście będzie wiązało się także z kolejnymi zagadnieniami, o których będę Państwu za chwilę mówił. Grudziądz jest pięknym miastem, ma piękne zabytki. Trzeba zwiększyć ten potencjał turystyczny, trzeba promować dziedzictwo historyczne Grudziądza, trzeba w ten sposób sprowadzać do Grudziądza jak najwięcej turystów i przez to rozbudowywać bazę turystyczną, a więc tworzyć kolejne miejsca pracy. Musimy poszukać rozwiązań, aby zachęcić inwestorów do sprowadzania swoich firm, swoich przedsiębiorstw do Grudziądza i okolic. Jest ich już trochę, ale jest ich stanowczo za mało i płace w tych przedsiębiorstwach w relacji do płac w innych częściach kraju są na pewno za niskie. Nadal trzeba kontynuować działania zmierzające do poprawy infrastruktury. Tutaj przypominam funkcjonujące programy rządowe, z których region już korzysta i musimy działać w tym kierunku, żeby tych inwestycji w Grudziądzu i w regionie było jak najwięcej. W końcu Grudziądz zasługuje na to, żeby organizować w nim jak najwięcej imprez sportowych i kulturalnych. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w pięknym teatrze. Warto ten potencjał grudziądzki jak najbardziej wykorzystywać. Miejsca pracy związane są z edukacją. Wszyscy wiemy, zakładam, jak tutaj Państwo siedzimy na tej sali, że wielką bolączką Grudziądza jest brak państwowej uczelni. Brak możliwości kształcenia się w Grudziądzu na wyższym poziomie. Brak studiów wyższych w Grudziądzu. Nie wszyscy młodzi ludzie, jestem co do tego przekonany, chcą i mają taką potrzebę wyjechać do dużych ośrodków miejskich. Są tacy, którzy chcieliby kontynuować swoją edukację w Grudziądzu. W końcu pewnie są tacy, którzy w ogóle rezygnują ze studiów, dlatego, ponieważ nie stać ich, nie mogą, nie chcą wyjechać do innego ośrodka, a w Grudziądzu chętnie swój potencjał intelektualny by rozwinęli. Proszę Państwa, trzeba stworzyć szkołę w Grudziądzu. Bym Państwu więcej na tym wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości już pracujemy. Tutaj podziękowania składam na ręce pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego, na ręce przedstawicieli pani poseł Borowiak, pani poseł minister Anna Gębicka jest w to przedsięwzięcie także bardzo zaangażowana i pan Piotr Tefelski, prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, który też jest tutaj z nami obecny. W tym gronie trwają intensywne wysiłki, intensywne prace wspólnie z panem ministrem Czankiem, aby Państwową Uczelnię Zawodową z kierunkiem mechatronika w Grudziądzu utworzyć i mam nadzieję, że niedługo to stanie się już faktem. Proszę Państwa, niestety z raportu wynika, że w Grudziądzu na nie najlepszym poziomie funkcjonuje, albo przynajmniej mieszkańcy Grudziądza w niepełnym zakresie korzystają z profilaktyki zdrowotnej i w tym zakresie konieczne są intensywne działania, żeby mieszkańców
żeby stworzyć mieszkańcom szansę do zadbania o własne zdrowie, żeby mieszkańców do dbałości o zdrowie zachęcić. Takim symbolicznym wymiarem tego kierunku zmian, tego kierunku rozwoju Grudziądza jest współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo dziękuję. Dzisiaj macie Państwo okazję korzystać ze stoisk, z badań profilaktycznych, zwłaszcza panie mogą, i do tego zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie był, skorzystać z Mambobusa, zrobić badania. Zróbmy wszystko, żeby ludzie w Grudziądzu żyli jak najdłużej i w jak najlepszym zdrowiu. Oczywiście przy temacie zdrowia nie można zapomnieć o szpitalu. Szpital grudziądzki znany jest także z tego, że jest jednym z bardziej zadłużonych szpitali. Konieczne jest tutaj także działanie na rzecz poprawy sytuacji i kondycji tego szpitalu. Z badań, które zostały opisane w raporcie i które Państwu przedstawiono, wynika, że mieszkańcy Grudziądza, a także mieszkańcy regionu doceniają otoczenie przyrodnicze. Doceniają położenie nad Wisłą, doceniają piękne lasy. Jest jeszcze wiele aspektów, które tutaj jako mieszkańcy Grudziądza Państwo znają. Słyszę chociażby od czasu do czasu tutaj z radnymi, z panem Krzysztofem Kościńskim, nierzadko rozmawiamy o solankach, o różnych tematach, które w Grudziądzu są i którymi można by było się zająć. Wykorzystajmy otoczenie przyrodnicze tego miasta. Nie tylko cieszmy się tym, jakie ono jest, ale postarajmy się, żeby ono było jeszcze większym atutem Grudziądza. Nowe szlaki piesze, rowerowe, konne, kolejowe, promowanie nowo tworzonych obiektów. To są wszystko tematy, którymi można się zająć. Mieszkańcy doceniają to, że w Grudziądzu żyje się spokojnie. W porównaniu do dużych ośrodków miejskich rzeczywiście jest to wielkim atutem Grudziądza i to można także podkreślać. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy lubią, nie wszyscy mogą mieszkać w dużych miastach, stać w korkach, tracić godziny na dojazdy do miejsca pracy. Warto pokazywać Grudziądz jako miejsce, w którym pod warunkiem, że uda nam się osiągnąć te wcześniejsze założenia, można pracować, można dobrze zarobić, można się kształcić i można spokojnie żyć dużo taniej niż w większych ośrodkach miejskich. Proszę Państwa, oferta turystyczna. Grudziądz był miastem tak seniorów, jak i młodych, dynamicznych ludzi. To wszystko możemy zrobić, jeżeli nie będziemy o tym dyskutować tylko przy stołach domowych, ale zbierzemy się razem i wypracujemy wspólnie program dla Grudziądza.